Od kiedy Rzymianie zaczęli budowę dróg, wraz z nimi pojawiły się mosty. Mosty możemy spotkać wszędzie. Od wąskich ścieżek po autostrady, od mostu Karola do mostu na rzece Kwai, od mostu protetycznego po wzorzec projektowy Bridge. Za chwilę dowiedzą się Państwo, jak podejść do izolacji api, jak unikać zagnieżdżenia, a także jak ułatwić sobie tworzenie modułów kodu przy pomocy wzorca Bridge. Temat przybliży nam kolejny mówca, Tomasz Sadza. Dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że pojawiliście się tu w takiej ilości. Ja się spodziewałem raczej, że wszyscy pójdą na kolację albo że będą mieli dość, ale nie zawiedliście mnie. Po tak wspaniałym wstępie, który zapewniła pani Krystyna, aż żałuję, że moja prezentacja nie jest na temat zwyczajów godowych jelonka rogacza, tylko budowanie mostów, ale postaram się być równie ciekawy. Jeśli o mnie chodzi, mam na karku sporo kreseczek, więc pierwsze produkty, które gdzieś kiedyś wypuszczałem, to były jeszcze lata 90. i to były gierki na Atari. Troszeczkę czasu zajęło, zanim przyszedłem do sfery jakiegoś biznesu i zająłem się domeną aplikacji webowych i obecnie działam jako tech leader w SEE Polska. Jestem również trenerem szkoleń informatycznych dla SEE i dla Noble Prog. W swoich projektach i na swoich szkoleniach staram się dostarczać sprawdzone rozwiązania i rozwiązania wykorzystujące sprawdzone rozwiązania, czyli wzorce projektowe. Temat dzisiejszej prezentacji, Bridge, wydał mi się takim właśnie takim punktem, który jest bardzo niedoceniony. Z reguły, jak rozmawiamy o wzorcach projektowych, pojawiają się tematy faktory, builder, observer, singleton. Te słowa zna każdy. Natomiast jeśli chodzi o Bridge'a, rzadko kto potrafi dokładnie się wykazać albo jaki jest powód istnienia tego wzorca, albo jak z niego skorzystać w konkretnych przypadkach. I w swojej prezentacji postaram się właśnie pokazać wam i pomóc w zrozumieniu, w analizie i w wykorzystaniu zalet tego wzorca. Lecz zanim się zagłębimy w szczegóły tego wzorca Bridge, chciałbym chociaż krótką chwilę, mimo że temat jest dla was wszystkich zupełnie znany, każdy kojarzy wzorce projektowe. Powiedzmy sobie, czym są te wzorce projektowe i dlaczego odgrywają tak istotną rolę w świecie programowania. Pierwszą rzeczą, dosyć istotną, to jest to, że to są już sprawdzone rozwiązania. Ktoś już to kiedyś przerobił, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, setny i możemy polegać na tych rozwiązaniach. Nie są to gotowe kawałki kodu, które możemy pobrać i zrobić kopiuj, wklej i wykorzystać w naszym projekcie. To są bardziej wytyczne, wskazujące na to, w jaki sposób możemy podejść do określonego programu programistycznego i rozwiązać jakiś problem przy tworzeniu oprogramowania. Możemy je również traktować jako szablony. Szablony, dzięki zastosowaniu których rozwiążemy zagadnienia lub kwestie, których nawet czasem nie potrafimy dobrze sformułować. Jakie w takim wypadku znaczenie mają te wzorce projektowe? Po pierwsze i moim zdaniem najważniejsze, ułatwiają komunikację. Nie tylko w zespole, ale również między najróżniejszymi deweloperami, ponieważ pojęcia takie jak singleton, kiedy pojawiają się w rozmowie, strategia, builder, observer, jesteśmy w stanie to od razu zrozumieć i przejść dalej bez konieczności wyjaśniania precyzyjnego, o co chodzi w danym wzorcu. Oczywiście taka sytuacja ułatwia sprawę, zarówno w dyskusji o projektach, jak i o architekturze. Wzorce również pomagają nam uniknąć wynajdywania koła drugi raz, ponownie realizowania jakiegoś trudnego zagadnienia, ponieważ zostały już kiedyś zrealizowane, ktoś już je wymyślił, fajnie opisał i zastosował. W związku z czym oszczędzamy sobie czas, a przez co oszczędzamy również finanse. I wreszcie stanowią dla nas źródło wiedzy, ponieważ nie tylko możemy podejść do danego wzorca, przeanalizować, jak ktoś wpadł na jakieś rozwiązanie, ale nauczyć się, jak pewne schematy wykorzystywać przy stosowaniu w naszym oprogramowaniu. Krótko mówiąc, wzorce to są narzędzia dla każdego programisty i pozwalają tworzyć lepsze, bardziej przemyślane i efektywne oprogramowanie.
Moje wystąpienie skupia się na jednym wzorcu, na bridge'u. I chciałbym, aby po tej prezentacji każdy z Was mógł wrócić do swojego projektu, wprowadzić pewne zmiany lub podejść inaczej do pewnych zagadnień, rozwiązać kilka drobnych nieścisłości i zmniejszyć zależności, które są w projekcie. Pokazanie praktycznego zastosowania wzorca bridge ma na celu nie tylko ułatwienie zarządzania i rozwijania Waszych projektów. To jest również pomoc w utrzymaniu czystości kodu. To jest kluczowa praca nad rozwinięciem oprogramowania, Waszego oprogramowania, Waszych projektów w sposób taki, aby były łatwiej skalowalne i przejrzyste w rozwijaniu i w ewolucji. I mam nadzieję, że to uda mi się przekazać. Jeśli nie, uzupełnimy sobie to w formie pytań po prelekcji. O, nie w tą stronę. Okej. Separacja. Separacja to jest podstawowa cecha i podstawowy cel wzorca projektowego bridge. W kontekście projektowania, oprogramowania mamy te dwie kluczowe koncepcje. Jest abstrakcja i jest implementacja. Abstrakcja w przypadku wzorca bridge określa, co należy zrobić, a implementacja z kolei, jak należy to zrobić. Dzięki temu, że abstrakcja zazwyczaj jest realizowana w postaci jakiegoś wysokopoziomego interfejsu albo jakiejś bazowej klasy, z której potem tworzymy sobie klasy potomne, to krótko mówiąc możemy określić, że abstrakcja reprezentuje określone zachowanie i funkcjonalność, natomiast implementacja zawiera szczegóły i kod wykonujący to zadanie. Oczywiście może istnieć wiele różnych implementacji dla tej samej abstrakcji. W tradycyjnym podejściu do programowania obiektowego często spotykamy się z taką sytuacją, gdzie abstrakcja jest ściśle związana z implementacją. Często mamy zaszydełkowany kod tak bardzo, że wyciągnięcie jakiejś zależności jest dla nas na tyle kłopotliwe, że pozwalamy temu projektowi żyć i mamy legacy, którego ktoś boi się aż rozwiązać. Natomiast takie sytuacje prowadzą do ograniczeń. Do ograniczeń, kiedy chcemy coś zmodyfikować, chcemy rozbudować, ale staje się to nieopłacalne. Dlaczego? Ponieważ rozwinięcie tej struktury, rozwiązanie jej do takiego momentu, w którym będzie ta ewolucja możliwa i łatwa, jest zazwyczaj nieopłacalne. Ale można zrobić kilka drobnych zmian, które za chwilkę pokażę, i całość może okazać się zupełnie przyjemna w adaptacji. Oczywiście w podejściu tym, które mamy i znamy już w większości z projektów Legacy, mamy ścisłą zmianę, ścisłe powiązanie abstrakcji z implementacją i skutkuje to tym, że każda zmiana w abstrakcji wiąże się ze zmianą w implementacji, a każda zmiana w implementacji wymusza na nas zmianę na abstrakcji. I te wszystkie zależności są tak powiązane, że projekt potem po prostu zatrzymujemy. Natomiast jeśli istnieje potrzeba oddzielenia tych abstrakcji od implementacji, to wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, która nas prowadzi do zastosowania wzorca bridge. I chcemy, żeby z założenia te dwie koncepcje, abstrakcja i implementacja, były całkowicie niezależne i zmieniane niezależnie od siebie. I jakie mielibyśmy wtedy korzyści? Usunęlibyśmy sobie zależności, bo rozłączenie ewolucji na abstrakcji, rozłączenie ewolucji na implementacji sprawiłoby, że te zależności gdzieś by się zatarły. Co więcej, przy każdym poziomie ewolucji abstrakcji moglibyśmy się odnosić do dowolnego poziomu i do dowolnej klasy, która by nam rozszerzała implementację. To jest fajna zaleta, która zwiększy nam jednocześnie elastyczność. Bo oddzielając abstrakcję od implementacji możemy łatwo dodawać kolejne nowe implementacje i rozszerzać te funkcjonalności bez potrzeby zmieniania abstrakcji. Pomaga to również w zarządzaniu złożonością kodu, bo abstrakcja dostarcza wygodny interfejs, a implementacja zajmuje się detalami. Przy porównaniu takiego rozwiązania jak bridge często pada słowo, że możemy zastosować adapter. Dlaczego i kiedy możemy postosować jeden, a kiedy drugi? Bridge jest wtedy najlepszy, kiedy oczekuje się, że abstrakcję i implementację możemy sobie rozwijać niezależnie i to jest dla nas ten klucz. Chcielibyśmy jedną stronę i drugą rozwijać, natomiast adapter jest używany do łączenia jakichś sytuacji z niekompatybilnymi interfejsami.
Bridge w swoim oddzieleniu abstrakcji od implementacji daje nam skalowalność, ułatwia skalowanie aplikacji poprzez stosowanie tych niezależnych zmian, o których wspomniałem, oraz daje nam elastyczność, ponieważ zmiany w implementacji mogą być bez wpływu na klienta, co jest korzystne w dużych systemach oraz w systemach, które wymagają ciągłej ewolucji. Tak jak na przykład płatności, gdzie cały czas mamy dodawany kolejny kanał płatności, podczas gdy grunt abstrakcyjny płatności i naszego flow sprzedaży jakiegoś produktu powinien pozostać abstrakcyjnie cały czas ten sam. I nie powinno zaburzać to procesu odbioru przez klienta. Natomiast adapter jest używany wtedy, kiedy istniejący kod musi współpracować z nowym kodem bez konieczności znacznych zmian. Wtedy wstawiamy coś po środku i dodajemy końcóweczki i łączymy tym adapterem dwa różne interfejsy. Natomiast jak wzorzec Bridge wpływa na skalowalność, o której wspomniałem na poprzednim slajdzie? Najpierw powiedzmy sobie, co to jest ta skalowalność. To jest zdolność systemu do radzenia sobie z rosnącą ilością zadań lub zdolność do jego rozszerzania. A to wiemy, że w dzisiejszych czasach, kiedy technologia po prostu pędzi z dnia na dzień, jest to niezwykle ważne. Bridge pozwala na zmiany w tej implementacji, w konkretnych operacjach, w działaniach systemu, bez wpływu na abstrakcję. Te dwa niezależne filary naszego mostu dają nam idealny moment, idealną formę do stworzenia właśnie adaptacji, w której możemy się cały czas komunikować i ewoluować zupełnie niezależnie. Dzięki temu, gdy nasz system rośnie lub gdy potrzebujemy wprowadzić nowe funkcje, możemy to zrobić bez konieczności modyfikowania wstecznie utworzonego wcześniej kodu. Natomiast w sytuacji, w której, dzięki tej sytuacji, którą wytworzymy przez zastosowanie separacji, możemy określić, że wprowadzanie wszystkich zmian będzie łatwe, a rozszerzanie systemu o nowe funkcjonalności będzie również dzięki tej separacji ciężko powiedzieć, że korzystne, ale raczej dające duże pole do popisu. Dodanie kolejnego kanału płatności w przypadku rozwiązania tego, o którym wspomniałem, z zamówieniem, czy też spójrzmy sobie na coś, co znamy z codzienności, na przykład sterowniki do drukarek. Mamy konkretne sterowniki, mamy nasze urządzenie, które tworzy sobie kanał połączenia. Drukarki nam ewoluują, nasz sterownik, nasze komputery też nam ewoluują. Natomiast to połączenie, które jest między nimi, cały czas zachowuje pewną formę. Tylko rozszerza się interfejs i rozszerza się abstrakcja. Okej. Co możemy jeszcze określić? Dzięki temu, że rozdzieliliśmy już tą abstrakcję i implementację, możemy sobie zbudować modularność, czyli możemy również odpowiadać w zarządzaniu wymagań i w efektywnie zmieniających się wymaganiom znacznie bardziej dynamicznie niż pozwala na to kod legacy, w którym splątane zależności skutkują tym, że trafiamy czasem na taki opór, gdzie koszt prowadzenia zmiany jest znacznie wyższy niż korzyść, która z tego przyjdzie. Natomiast jeżeli porozmawiamy sobie już chwilkę o tym legacy. Co charakteryzuje dla nas to pojęcie legacy? Przede wszystkim kod, który nie jest tak elastyczny, jest sztywny, ma trudności w integracji, bardzo ciężko go podpinać do jakichś nowych rozwiązań i najczęściej zależności, które są w nim wytworzone, skutkują dla nas deweloperów dosyć nieprzychylnym podejściem. Natomiast dla biznesu często wartość w utrzymaniu i w rozwinięciu danego kodu legacy lub też po prostu zachowaniu jego w takiej postaci, jaka jest, jest również wartością wymaganą. Wiemy, że jeśli coś jest dobre i działa, to lepiej tego nie ruszać, ale biznes czasem nalega, rozwincie coś. No i w tym momencie musimy też jakoś zareagować. I jednym z kluczowych problemów tutaj jest właśnie ta sztywna struktura, bo powoduje to, że każda zmiana, jaka jest, jest czasochłonna i ryzykowna. Oczywiście moglibyśmy tutaj wejść właśnie z jakimś rozwiązaniem i tym rozwiązaniem jest Bridge, ponieważ Bridge odpowiada na tą sytuację sztywną.
proponuje rozdzielenie tego interfejsu użytkownika, naszej abstrakcji, od implementacji, która odpowiada za konkretne działanie systemu. Jeśli tak zrobimy, jeśli nie wpadniemy w spirale ifów i warunków i serwisów, które mamy wstrzyknięte do jednego narzędzia, które dla nas realizuje za dużo funkcjonalności, to potem nam ciężko to modyfikować. Zobaczymy sobie, jak możemy sobie z tym poradzić. Oczywiście jeszcze jest coś, co idzie jako kolejna zaleta wynikająca z wprowadzenia Bridge'a do Legacy. Ułatwia to utrzymanie i ułatwia testowanie kodu. Jeżeli spojrzymy sobie przekrojowo na rynek kodu Legacy, który każdy z Was ma gdzieś w swoim portfolio projektów firmowych albo własnych projektów, które jeszcze utrzymujecie, to obstawiam, że 75%, 90% nie ma żadnych testów. Niech podniesie rękę ktoś, kto ma oprogramowanie Legacy w pełni otestowane. Okej. Nawet jednej osoby. Dobrze. Natomiast gdybyśmy zrobili sobie warunek taki, że w przypadku rozdzielenia abstrakcji i implementacji będziemy mogli wprowadzić dla każdej z klas abstrakcyjnych określone testy, dla implementacji i interfejsów wynikających z tej implementacji konkretny zestaw testów, wówczas testujemy każdą funkcjonalność osobno, jak również wszystkie klasy pochodne z abstrakcji możemy również przetestować osobno. Działamy niezależnie. A dodatkowo, jeszcze oprócz tego możemy posadzić kilka zespołów do tworzenia takiego rozwiązania, bo z racji tego, że mamy dwa filary, zupełnie niezależnie rozwijamy interfejs użytkownika, a zupełnie osobno możemy sobie rozwinąć jego implementację. Wyobraźcie sobie, zanim jeszcze przejdę do jakiegoś prostego przykładu, wyobraźcie sobie taki przykład z życia wzięty. Weźmy samochody, które 20 lat temu można było otworzyć pilotem tylko mającym jeden przycisk otwórz, prawda? Natomiast jakiś czas później, już kilka lat później pojawiły się samochody, które miały oprócz otwórz, miały jeszcze włącz alarm, opuść szyby, potem zapal światła, potem włącz silnik, klimatyzacji i teraz zaczynają się już takie, które klikniemy sobie przyciski, podjedź do mnie na parking. Są już takie samochody. Natomiast oprócz tego, że się samochody rozwijają, to ten klikacz mały, ten pilot też się rozwija. On miał kiedyś jeden przycisk, potem miał dwa, trzy, więcej. Teraz mamy aplikację mobilną w telefonie, której też możemy wszystko sprawdzić. Ja mam auto zaparkowane kilkaset kilometrów stąd, a mimo to mogę sprawdzić poziom paliwa i nawet włączyć silnik. Dlaczego? Bo teraz mamy taką możliwość. Rozwinął się ten interfejs, który umożliwiał mi tą komunikację. Dlaczego? Ale on rozwinął się niezależnie od auta. To ktoś inny wyprodukował aplikację sterującą, a ktoś inny wyprodukował auto. Jak oni mogli sobie poradzić z tym? Właśnie przez tą część, że abstrakcja, która odpowiada za budowę tego pilota, który mówi samochodowi, co ma robić, to tamten ma tylko to robić. I zaraz do tego przejdziemy, jak to wszystko fajnie porozdzielać. Pokażemy fajny przykład. Wysyłki wiadomości. Jest to zupełnie uproszczony i starałem się nie dodawać do tego przykładu nic, co nie byłoby potrzebne. Mamy system wysyłki wiadomości i chcemy, oprócz tego, że mamy wiadomość, chcielibyśmy, żeby ta wiadomość była wysyłana w różnej formie. Raz jako e-mail, raz jako SMS, bez zmiany logiki aplikacji. W takim wypadku, jak będzie wyglądać nasza abstrakcja? Abstrakcja będzie odpowiadać na pytanie, co system ma robić. Okej, co system ma robić? Ma wysłać. Koniec abstrakcji. A co ona będzie potrzebowała do życia? Będzie potrzebowała jakiegoś mechanizmu, który to będzie wysyłał. Więc nasza wiadomość, nasza klasa abstrakcyjna message jest definicją, co system ma zrobić, ma wysyłać wiadomości. Jak będą wyglądały klasy pochodne z tej abstrakcji? Przykładowo text message będzie pobierał jakiś content i podawał ten content do tego czegoś, co wysyła. Okej, fajnie. To jak będzie wyglądała wiadomość HTML? Bogatsza. No oczywiście będzie content ubrany jeszcze w kilka znaczników HTML-owych i również będzie wysyłany tak samo. Może być wysyłany inaczej, ale o tym za chwilkę. Natomiast mamy te klasy pochodne zupełnie odseparowane od abstrakcji, jak najbardziej. Dobrze, teraz jest ten drugi filar, implementacja. Jak system ma to robić? Tam było pytanie,
co system ma robić, tu jak ma to robić. Czyli nasza implementacja definiuje nam, znaczy sam interfejs, ten message sender, będzie reprezentował różne sposoby wysyłania wiadomości, a jego implementacje, e-mail sender, SMS sender, będą definiowały, jak to ma być zrobione w konkretnym przypadku. Na przykład e-mail sender po prostu w tym momencie wyrzuci mi echo, ale może się skontaktować z konkretnym API, powiedzmy firmy jakiejś SMS API i stamtąd powysyłać informacje. SMS sender powysyła e-mail, może nam odpowiedzieć tylko po prostu jakimś pushem do skrzynki. Przyspieszamy. OK, jak będzie wyglądało to wykorzystanie w kodzie? Mamy e-mail sender, zdefiniowany SMS sender, zdefiniowany. Budujemy text message i podajemy do e-mail sendera, albo budujemy HTML message i podajemy do HTML sendera. Proste. Nie ma tu żadnej komplikacji. Dobrze, czyli możemy powiedzieć, że bridge przez separację umożliwił nam stworzenie jakiejś hierarchii. Jednego filaru abstrakcji, jednego filaru implementacji. Oraz to elastyczne połączenie pomiędzy nimi. To znaczy, że możemy zarówno zmieniać, jak i rozszerzać abstrakcję, bo możemy sobie dodać więcej tych klas pochodnych. Możemy sobie dodać więcej klas typu sender. Bez jedno niezależnie od drugiej części systemu. I teraz, co mi da ta niezależna ewolucja? Jeśli ja będę chciał zmodyfikować tą część w jednym filarze, dodając sobie na przykład jeszcze parametr priority, to co ja będę robił po stronie implementacji? Nie muszę robić nic. Tam nadal jest HTML sender i tam nadal jest SMS sender. One wcale nie muszą na to zareagować. To tylko ta część abstrakcji będzie miała wzbogaconą funkcjonalność. I w tym momencie stworzymy sobie nową klasę pochodną, priority email. I możemy mieć od razu też nowego sendera, priority email sender, który będzie rozszerzał tamtego sendera i on będzie dodawał nową wiadomość wzbogaconą o jedną flagę. OK. Jakie mamy korzyści z tego? Zwiększoną czytelność, ułatwione utrzymanie kodu, łatwość w testowaniu, przejrzystość w rozwoju i lepszą adaptację przez deweloperów, którzy będą musieli się tym zająć. Oddzielając, co system ma robić od tego, jak system ma robić, uzyskujemy to zorganizowanie struktury klas, które ułatwi nam nie tylko zrozumienie, ale również całkowicie niezależną ewolucję. Zwłaszcza to będzie miało duże przełożenie w dużych projektach. OK, co możemy sobie jeszcze zauważyć? Jedną taką drobną cechę. Kojarzycie Solid, prawda? Czy taka separacja nie wspiera dla nas single responsibility? Oczywiście, że tak. Wszystko jest rozłożone. Zaraz wam pokażę, jak to wyglądało w kodzie legacy na konkretnym przypadku, w którym można było na max się poplątać, a zostało to rozwiązane bardzo czysto, płynnie i adaptowało dalej. OK. Jakie tym samym bridge rozwiązał problemy? Mamy trzy. Izolacja API. W praktyce oznacza to, że możemy sobie zmienić logikę działania naszego systemu bez wpływu na to, jak użytkownicy lub inne systemy wchodzą w interakcję. Zobaczcie, jeżeli zrobimy sobie aplikację do sterowania autem, to czy to auto będzie miało włączany silnik poprzez aplikację, czy nie będzie miało włączanego silnika, to nadal będę mógł otworzyć drzwi, odsunąć szyby, nadal to będzie działało. Jeżeli ja sobie wezmę zamiast tej aplikacji, wezmę sobie zwykłego pilota, to auto nie będzie potrzebowało żadnych modyfikacji. Również będzie działało. Mam tutaj ewolucję po tej stronie i po tej i API jest całkowicie wyizolowane. Unikamy zagnieżdżenia. W dużych systemach zagnieżdżenie może i złożoność może rosnąć. I to o tym wiemy wszyscy. Prowadząc do głęboko zagnieżdżonych klas, w których jedna zależność wiąże się z drugą i zmienianie klasy abstrakcyjnej, podstawy, po której mamy pochodnych 15 klas albo 15 poziomów klas, to jest masakra i większość ludzi nie chce się tego podejmować. Jeżeli to wszystko rozseparujemy, przechodzi nam całkowicie ten problem. Bridge przez oddzielenie abstrakcji do implementacji pozwala na uproszczenie tej struktury. OK, mamy jeszcze spójność interfejsów. Dzięki oddzieleniu interfejsu od implementacji możemy zapewnić, że zmiany w jednej części systemu nie będą wymagały zmian w innych częściach. Tak jak tutaj zmieniamy samochód, zmieniamy pilota, nadal działa. OK, a kawałek praktyki.
dawno, dawno temu w jakiejś takiej odległej aplikacji do transportu paczek z UK do Polski pod wpływem ciemnej strony mocy, bez udziału oczywiście żadnych autorów, bo nikt się do tego nie chciał przyznać, narodził się kod z problemami. I uwaga, bo ten kod gryzie w oczy. Dobrze, mamy coś dla dobra wszystkich. To nie będzie w kontrolerze, tylko to jest już osobna klasa, ale było w kontrolerze, tak. Mieliśmy jakąś funkcję typu dispatch, która miała wysłać paczki. Wysyłała je albo FedExem, albo furgonetką i jeśli tylko sender był wybrany jakiegoś typu, to przechodziło do określonego case'a przez switch, ale jeśli to była inna paczka, oversize na przykład, to ten oversize był wysyłany zupełnie inaczej. I wyobraźcie sobie, że ta funkcja, ta klasa się rozrastała. Jeżeli sobie policzycie, ile powodów zmiany jest w tej klasie, no to od razu będzie jasne, czy ktoś by chciał tą klasę rozszerzać. I pojawiła się taka sytuacja, że oprócz paczki i paczki oversize było jeszcze full truckload i nagle się okazało, że nie da się tego zrobić. Albo wymuszało to tak wiele zmian po stronie interfejsu, po stronie przekazywanych wiadomości, że powiedzieli stop, dość. Natomiast w jaki sposób poradziliśmy sobie z tym problemem? Ja i kolega akurat jeszcze jeden. Wprowadziliśmy sobie abstrakcyjną klasę package, która była tak naprawdę, miała jeden cel. Brała jakiś transporter i używała go do zlecenia transportu. I tak naprawdę miała tylko tą jedną funkcję. Mogła zlecić jakiś transport. I powstał od razu interfejs jako ten drugi filar. I ten interfejs był tylko kontraktem na zlecam ten transport. W tym przykładzie package jest abstrakcją definiującą, co system ma zrobić. Pamiętajmy, ma wysłać paczkę. Natomiast transporter jest interfejsem i reprezentuje, jak system ma to zrobić. I będziemy tutaj podłączać kolejnych dostawców usług transportowych. Implementacja FedExu wówczas była bardzo prosta, bo miał po prostu dispatch i jeżeli to była paczka typu oversize, to on wysyłał to na jeden sposób, jeśli nie, to wysyłał to standardową metodą. I to wszystko, co było w zakresie FedExu do zrobienia. I tym samym dodanie kolejnego dostawcy, czyli pocztexu, furgonetki, zwykłego kuriera, tak naprawdę ta implementacja była zupełnie odseparowana od reszty. Bardzo prosta. Zastosowanie w praktyce? Mogliśmy rozwinąć ofertę, zarówno paczki regularne, oversize, full size, jak również tam chyba był szereg do 7 różnych rodzajów, których już nie jestem w stanie przytoczyć. I kolejni dostawcy, którzy byli podłączali w zakresie regulowania kolejnego środku transportu, to był tylko kolejna klasa implementująca interfejs transportu i mamy kolejnego dostawcę. I tak naprawdę nie wymagało to zupełnie nic w organizacji paczek, żeby dać do kolejnego dostawcę. Mogliśmy całkowicie elastycznie łączyć rodzaje paczek i dostawców, a ich implementacje odpowiednio niezależnie wykonały i tak założone zadania. Jak w takim razie zbudować most? Najpierw trzeba przeanalizować kod, szukać miejsc, gdzie istnieje silne powiązanie między abstrakcją i implementacją, a ich rozdzielenie może przynieść korzyść. Moduły komunikacyjne, systemy raportów, systemy płatności, gdzieś, gdzie tworzą nam się te zbyt silne zależności. Najczęściej to jest kawałek kodu, do którego nikt nie chce siąść, więc też tak możecie zapytać deweloperów, do czego byście nie chcieli siąść, gdybyście mieli coś zmienić. Od razu wskażą te kawałki. OK, to co zrobić dalej? Tak jak w przypadku mostu są małe cegiełki. Musimy zacząć od małych, izolowanych komponentów i zamiast zmieniać cały system od razu, trzeba zacząć od tych mniejszych elementów. To pozwoli zrozumieć wzorzec i zobaczyć jego korzyści bez zakłócania całego projektu. Potem refaktoryzacja w kierunku separacji. Wydzielamy interfejsy, wydzielamy klasy abstrakcyjne. Oczywiście mogą powstać nowe i na pewno powstaną, ale dzięki temu stworzycie sobie podwaliny pod całą ewolucję. W podsumowaniu, nie komplikujcie systemu niepotrzebnie, dodając zbyt wiele warstw lub nadmierne abstrakcje. Nie ma takiej potrzeby. Myślcie o przyszłości projektu i projektujcie zarówno abstrakcje, jak i implementacje w taki sposób, żeby były gotowe na rozszerzenie i na zmianę. Upewnijcie się, że wszystkie zmiany są dobrze skomunikowane w zespole, a każdy z zespołu wie, jaka jest podstawa wytworzenia takiego wzorca oraz jakie są jego zalety. Sprawi to
troszeczkę więcej zalet niż możecie się domyśleć, ponieważ każdy, nikt wam tego nie naruszy. Ktoś nie dopisze tam jednego ifa na wszelki wypadek, bo mu będzie łatwiej. Rozumiejąc ten wzorzec, będzie łatwiej mógł go wprowadzić, korzystać, a zarazem przekazywać dalej tą wiedzę. No i jeszcze jedna rzecz. Dokładne testowanie wówczas jest bardzo ważne, ale jest ułatwione dzięki tej separacji, którą macie. Podsumowując, stosowanie wzorca Bridge w istniejącym projekcie wymaga przemyślanego podejścia, stopniowej implementacji. Kluczowe jest rozpoznanie odpowiednich miejsc i ciągłe monitorowanie zmian. Co jeszcze? Wzorzec, po taki finał całości, wzorzec mostu przez tą separację, abstrakcję, implementacji pozwala na ich niezależną ewolucję. I jeśli tą myśl zachowacie jako wniosek z naszego spotkania dzisiejszego, no to wówczas będzie to wszystko, co chciałem przekazać. Tym samym dziękuję wam wszystkim za uwagę. Wiem, że wykorzystałem was czas w całości, dlatego jeśli macie jakieś pytania, zapraszam, możemy zostać chwilkę, albo możemy porozmawiać w kuluarach. Dziękuję bardzo. Halo, halo. Jeszcze jak mogę prosić was o uwagę na sekundę. Chciałem jeszcze dodatkowo poinformować, że Tomek może skromnie się nie chwalił, ale poza naszą dzisiejszą prelekcją pomagał też w tym roku w programie mentorskim. I jako tako nie mogę go wynagrodzić w inny sposób, ale dzisiaj ma akurat urodziny. I jak mogę was prosić, czy możemy dla niego zaśpiewać ten jeden raz? 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Brawo! Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Totalna niespodzianka, nie spodziewałem się. Dziękuję. Dziękuję z całego serca, serdecznie. Zrobiliście mi naprawdę totalnie ten dzień. Super, dziękuję wam. Jak go zobaczycie na korytarzu, to przybijcie mu piątkę. Z wszystkimi. Dobrze. Dziękuję bardzo. Przynajmniej do pierwszego rzędu wystarczy.